Gościnnie online, kolejny nasz gość w In The Cage, tym razem Wojciech Janusz. Witaj Wojtku, miło Cię zobaczyć. Cześć, witam Was wszystkich. Ty to jesteś taki zawsze spokojny, poukładany. Jeszcze chyba nie widziałam z Tobą żadnego takiego wywiadu, w którym przemawiałyby przez Ciebie emocje. Ty zawsze jesteś taki stonowany? Jak to mówią, prawdziwy wojownik zawsze musi trzymać swoje nerwy na wodzy. I tobie się to udaje, a wiesz co, bo znam bardzo wielu twoich kolegów po fachu, którym się to nie udaje. Jak ty to trenujesz? To jest kwestia charakteru, czy jakiegoś takiego trenowania wewnętrznego? Znaczy generalnie wydaje mi się, że to też trochę po prostu już taki jestem, nie? Że nie ma tutaj jakiegoś takiego wpływu jakiegoś zewnętrznego czy coś, no po prostu taki się urodziłem. Nie mówię, że czasem nie poniosą mnie emocje albo nie poniosą mnie jakieś nerwy, ale staram się po prostu w swoim życiu jak najmniej ich mieć, no bo wtedy wiadomo, od razu lepiej życie się układa. To, że potrafisz się wyżyć na treningach, w sensie takim, że powiedzmy spuszczasz tą część negatywnych emocji, bijąc się na sparingach, trenując mocno dniami i nocami, to pomaga? Wydaje mi się, że tak, że na pewno, bo jak właśnie idę na taki trening z rana, idę na taki trening z wieczorem i wracam do domu, to czy ogólnie nawet w ciągu dnia, no to tyle po prostu energii, tyle tego wszystkiego zostawiam na macie, że nie ma tutaj właśnie już więcej siły na to, żeby właśnie jakoś energicznie do życia podchodzić, raczej tak na spokojnie, na luzaku, nie? A jak sobie radzisz teraz w okresie tej pandemii, kiedy nawet BT Gym jest zamknięty i nie jesteście w stanie trenować, spotykać się na sparingach z kolegami? Jak to wygląda u Ciebie? No głównie jak jeszcze była taka możliwość, no to starałem się właśnie robić takie rozruchy, w sensie biegi, przyspieszenia, skoki na zewnątrz, w osobności. A teraz już nie ma takiej możliwości, na szczęście mam taki mały ogródek przy mieszkanku swoim i tam staram się teraz robić jakieś takie treningi z ketlem, z ciężarkami. No i do tego się głównie ograniczam. No na tyle co mogę, to po prostu ćwiczę. Wiadomo, jest to ciężka sytuacja dla nas wszystkich, ale musimy to jakoś przetrwać. Wojtku, a czy ty poza tym, że jesteś zawodowym fighterem, zajmujesz się czymś jeszcze zawodowo? Żyjesz z czegoś innego niż tylko z walk? Tak, generalnie jakiś czas prowadziłem swoją taką działalność i to też była dla mnie jakaś tam część dochodu oczywiście. Jeżeli chodzi o same walki, no to wiadomo, ciężko sportowcom jest tak stricte z samych walk wyżyć. Trzeba też coś robić, trzeba po prostu mieć no, jakąś taką drugą furtkę. Nie? Swego czasu też bardzo dużo pracowałem na dyskotekach, na bramkach i tak sobie dorabiałem. Kiedyś rozmawiałam z Danielem Emileńczukiem na temat tego właśnie dorabiania albo zarabiania na życie jeszcze w czasach, kiedy on sam zaczynał swoją karierę dopiero w zawodowym MMA, w ogóle w zawodowych walkach. No i on tak się zaśmiał, jak go zapytałam, czy to jest mus, żeby zawodnik MMA był ochroniarzem w dyskotece albo w klubie nocnym, bo większość z zawodników tym się właśnie zajmuje. I on się mnie zapytał, ty słuchaj, a kim mam być, baletnicą? I faktycznie, no, po warunkach i po tym, czym się zajmujecie i w czym jesteście dobrzy, więc spuszczają ludziom łomotu i tym wzbudzaniu też jakiegoś takiego autorytetu, tak? Chociażby swoim wyglądem, muskulaturą i tak dalej, to jest to dla mnie jasne. A jak długo zajmowałeś się ty tym właśnie staniem na bramkach? Jak długo było to dla ciebie wsparciem finansowym, z czego żyłeś? Znaczy generalnie powiem szczerze, bo jeszcze czasem zdarza mi się, że... No wiadomo, teraz jest ta pandemia, cała dyskoteki są wszystkie pozamykane, ale myślę, że to trwa już jakieś 8 lat. 8 lat temu gdzieś pierwszy raz miałem okazję właśnie pracować na dyskotece i to tak trwa w sumie do dnia dzisiejszego, nie? Czy dodatkowym atutem twoim jest to, że jesteś rozpoznawalnym zawodnikiem MMA? Czy chłopaki się zastanowią dzięki temu 2-3 razy, zanim do ciebie przyfurczą? Wydaje mi się, że tak. Właśnie jak zaczynałem właśnie swoją pracę w dyskotekach, no to byłem takim no-name'em, to musiałem jakoś udowadniać swoją wartość, jak byli jacyś tam niegrzeczni goście dyskoteki. A teraz no już na tyle sobie wypracowałem markę właśnie przez walki, przez jakąś tam delikatną rozpoznawalność, że zdecydowanie mniej już tego jest. Raczej jak ktoś już na mnie spojrzy, to dużo ludzi mnie kojarzy w tych tutaj rejonach u mnie i naprawdę bardzo rzadko się spotyka, że ktoś, nie wiem, wystartuje albo po prostu jakąś tam agresję wzbudza. No wiadomo, zdarzają się przypadki, ale to już coraz rzadziej, naprawdę bardzo rzadkie są te przypadki.
Rozumiem. No dobrze, Wojtku, pozwól, że zapytam Cię o Twój klub. Jako jeden z wielu, ze wszystkich tak naprawdę klubów, nie staracie się sobie jakoś w BT Gym w tej chwili radzić z tym, że klub jest zamknięty. Wiadomo, jak jest zamknięty, to na siebie nie zarabia. Zauważyłam, że trafiliście w ostatnim czasie z klubem na Patronite. To jest taka platforma, z której my też jako ITC korzystamy od roku z tam większymi i mniejszymi sukcesami. Jak to wygląda? Czy Ty masz jakąś informację a propos tego, jak sobie radzicie na tym Patronite? Czy władze klubu są zadowolone z tego, co tam się udaje w tej chwili Znaczy, jeśli wypracować? chodzi tutaj o tą sytuację, to tak do końca wiedzy nie mam i wglądu w to, jak to tam wygląda, czy jest pozytywnie, czy negatywnie. Wiem tak właśnie, że jest taka inicjatywa, też to upowszechniałem jakby tam na swoich profilach społecznościowych. Pani, że klub z takim czymś wyszedł. Z tego, co zauważyłem w komentarzach, ludzie też to fajnie odbierają i tak widać, że są skorzy do pomocy, więc wydaje mi się, że to raczej będzie pozytywne, że pozytywny odzew, że ludzie są skłonni pomagać i na pewno tam pomogą, nie? A jeszcze z tego, co się orientuję, to też wiem, że online są nagrywane takie treningi, które będzie można robić w domu czy w swoim jakimś bliskim otoczeniu, tak żeby właśnie się nie zastać i żeby cały czas być w tej formie, nie? Super. Gdyby klub poprosił Ciebie o poprowadzenie takiego treningu, to Tak, jesteś oczywiście, skory? zawsze jestem skory do pomocy i nie byłoby tu najmniejszego problemu. Widziałam, że na swoim profilu bardzo mocno, praktycznie od samego początku, kiedy tylko ta akcja powstała, wspierasz zostań w domu i mówisz o tym wszem i wobec, że dobrze jest, jeżeli nie musisz wychodzić, to nie wychodź, zostań w domu, radź sobie po prostu będąc w domu z tą całą pandemią i nie narażaj innych ludzi. Pytam ciebie już, jak ty sobie radzisz, a czy ty masz jakiś dodatkowy, nie wiem, w tej chwili stres albo martwisz się na przykład o to, jak przebiegną święta, no bo mamy już praktycznie Wielkanoc zapas. To jest taki czas, kiedy się spotykamy z rodzinami, a ty jesteś takim bardzo towarzyskim człowiekiem. Ja na twój temat słyszałam same takie opinie właśnie, że jesteś osobą, która uwielbia po prostu przebywać ze swoją rodziną, z bliskimi, że jesteś taką duszą towarzystwa. No a tutaj jednak trzeba będzie Tak, się trochę dokładnie. Tutaj izolować. troszkę są ograniczone możliwości. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, no to niestety spędzamy te święta w grupkach, rodzice osobno, ja z narzeczoną osobno, rodzeństwo też osobno, dlatego tak tutaj wyszło, że izolujemy się troszkę. No wiadomo, najbardziej się martwimy o rodziców, bo wiadomo, starsi ludzie też jakoś tam delikatnie schorowani. I w sumie to oni są najbardziej narażeni na to wszystko, dlatego trzeba tutaj zapewnić im to bezpieczeństwo jak największe. No my, młodzi, z tego co wygląda, z tego co mówią w telewizji, raczej sobie z tym powinniśmy poradzić. Ale no tak jak mówię, te święta spędzimy ja akurat z narzeczoną osobno, tylko we dwoje. W sumie jesteśmy w trakcie przygotowywania tych świąt, więc na pewno będzie świąteczna atmosfera, tylko że no w takiej mniejszej niż co roku liczbie osób. Ale co, no tak wyszło, tak teraz jest na świecie. Musimy to przetrwać i miejmy nadzieję, że już święta w grudniu Bożego Narodzenia spędzimy wszyscy razem. No oby. Ja to tak liczę po cichu, że po majówce już nas wypuszczą ewentualnie, no nie wiem, z początkiem czerwca. Ale może to jest na razie hurra optymizm. Zapędziła cię narzeczona do kuchni, Znaczy do przygotowania generalnie jakichś? tutaj, jeżeli muszę powiedzieć o mojej Janie, to ona bardzo świetnie gotuje. I oczywiście, jeżeli tam potrzebuję jakiejś pomocy, to staram się pomagać, ale tutaj wszystkie sprawy kulinarne, to jeżeli chodzi o święta, zostawiam jej. Ona sobie doskonale z tym radzi. Zawsze co roku swoim rodzicom, swojej mamie też zawsze pomaga w przygotowaniach, więc obawiam się, że jeżeli chodzi o święta, to mógłbym tutaj więcej przeszkodzić niż pomóc, więc zdaję się na nią i zostawiam jej to wszystko w jej rękach. Trzeba Dokładnie. znać swoje ograniczenia, bardzo dobrze. Wojtku, a powiedz mi w takim razie, przejdziemy po prostu już teraz do tego czystego MMA, bo oczywiście mam kilka pytań z tym związanych. Chciałabym zacząć najpierw od tego szaleństwa, które się w ostatnich tygodniach działo na naszych oczach w związku z galą UFC 249 i w ogóle organizacją gal. Jaki ty masz stosunek do tego, że UFC tak cisnęło mocno o to, żeby zorganizować galę mimo tej pandemii? Jak ty do tego podchodzisz? Czy ty jako zawodnik wziąłbyś udział w takiej gali? Jeżeli tak, to na jakich Ogólnie, warunkach? jak ja do tego podchodzę? No, w sumie no, ogólnie chyba dobrze, że starali się to zorganizować. Jeżeli tam wszystkie te takie
No, jeżeli bezpieczeństwo dla ludzi, dla zawodników, dla sędziów, dla wszystkich by było zachowane, to czemu nie? Moim zdaniem powinno zostać to zorganizowane. No akurat z tego, co się orientuję, to chyba jednak tego nie będzie. Ja osobiście myślę, że jeżeli bym miał taką możliwość dobrze się przygotować do tej walki, jakoś większe możliwości treningu tego, jakichś sparingów czy coś, to wydaje mi się, że wziąłbym raczej udział, nie? Z galą FEN28 też były takie, że tak powiem, przepychanki w okolicach jeszcze początku marca. Prezes FEN starał się zrobić wszystko, co się dało, żeby do gali doprowadzić, nawet w formie gali studyjnej. I w tym momencie padł też taki duży pomysł na zorganizowanie gali i sprzedaż transmisji do niej za pośrednictwem pay-per-view. Jest to nowość dla organizacji FEN. Do tej pory z polskich organizacji tylko KSW sobie organizowało takie gale przez pay-per-view. Mówię oczywiście o organizacjach MMA. I widziałam, że dzisiaj powiesiłeś takie pytanie do fanów, czy twoi fani byliby skłonni, żeby zapłacić te 40 zł za dostęp do transmisji. Jak jest odzew, powiedz, i jak ty sam podchodzisz do tego pomysłu gali przez pay-per-view? Czy to jest według Ja ciebie dobry osobiście pomysł, czy uważam, że zły? no, jeżeli byłaby taka możliwość, no to super, fajnie, żeby to się odbyło. Druga sprawa, jeżeli chodzi tutaj o takie sytuacje jakieś tam finansowe między organizacją czy coś, czy ona na tym zarobi, no to nie mam na to niestety wiedzy. A jeżeli chodzi o moich kibiców, to duża, duża większość, praktycznie 90, jak nie 95%, mówi, żeby wykupiło taką oczywiście kartę walk, taką transmisję. Też tam zaznaczali właśnie, jakbym walczył. Więc wydaje mi się, że no jeżeli chodzi o moich kibiców, to nikt by się nie zawiódł. Ja na pewno bym się na nich nie zawiódł i jeżeli chodzi o moich kibiców, to frekwencja przed telewizorami byłaby praktycznie 100%. A jak oceniasz w ogóle siłę przepicia organizacji FEN jako właśnie organizacji MMA, która podchodzi do tego pomysłu pay-per-view tak poważnie? Bo oczywiście pojawiły się takie głosy, nawet jeden z współwłaścicieli KSW wypowiedział się w ten sposób, że jego zdaniem to pewnie nawet 1000 osób by nie kupiło pay-per-view na Ciężko tą tak galę. naprawdę Ty masz mi inne tutaj zdanie? cokolwiek powiedzieć, bo tak jak mówię, no mało mam bardzo wiedzy na ten temat, jeżeli chodzi o to w ogóle wszystkie transmisje, o te pay-per-view czy coś. No jedyne, co mogę powiedzieć, to moi kibice na pewno by nie zawiedli i myślę, że około 1000 osób, no to mogłoby być moich kibiców. Pytanie, jakby tam inni zawodnicy. Wydaje mi się, że mogłoby być tego troszkę więcej, ale tak naprawdę mówię tutaj do włodarzy, by trzeba było kierować te pytania wszystkie, jaką oni mają wizję i no ja tylko trzymam kciuki, bardzo bym chciał, żeby to wszystko się udało, no bo to wiadomo, walczy dla fenu i no i super, jakbym mógł zawalczyć i właśnie w takim systemie. I byłoby super. Gdyby był taki plan, żeby umieścić ciebie na karcie gali FEN28 i no powiedzmy, że miałoby się to zdarzyć, tak, w przewidzianym wcześniej terminie. Wiemy, że organizacja FEN zaproponowała swoim zawodnikom, którzy na tej karcie mieli walczyć, obniżenie gaży ze względu właśnie na to, że ta gala nie będzie na siebie zarabiać tak jak zazwyczaj, czyli poprzez sprzedaż biletów. Czy ty byłbyś skłonny przyjąć taką propozycję obniżenia gaży po to, żeby Generalnie tutaj, zawalczyć na jeżeli takiej chodzi o gali? takie wszystkie sprawy, to tak jak już kiedyś wspomniałem, wszystko załatwił mój brat, menadżer i on tutaj właśnie jest taki decyzyjny bardziej. Mi się wydaje, że no raczej byłbym skłonny, gdyż no wiadomo, każdy zawodnik chce walczyć, ale tak jak mówię, musiałbym tutaj jeszcze przedyskutować to z paroma osobami, też porozmawiać z włodarzami i wydaje mi się, że no ja jestem takim człowiekiem, że zawsze staram się szukać jakichś pozytywnych rozwiązań, jakichś konsensusów i na pewno byśmy się dogadali. Czyli Wojciech Janusz to jest tak naprawdę firma rodzinna, że tak powiem, skoro twój brat zajmuje się menadżerką. Ja zresztą miałam chyba kiedyś przyjemność rozmawiać z twoim bratem gdzieś tam mailowo, wymienialiśmy się informacjami, bo wyobraź sobie, że w Polsce działa bardzo mało osób takich, które dbają o relacje z mediami w ten sposób, że na przykład wysyłają na bieżąco notatki prasowe na temat swoich zawodników.
To się nie dzieje. A na przykład twój brat, owszem, dostał chyba za dwie, więc po prostu jestem bardzo mile zaskoczona, bo są takie amerykańskie standardy, w Polsce jeszcze takie mało, rzadko Tak. spotykane. To jest talent wrodzony u niego, czy po Nie, prostu po tak sobie prostu pomyśleliście, a ja się u nas biję, tutaj ty się właśnie tam wyszło, zajmij że ja liczbami tutaj i pisaniem miałem notatek. ten drogę sportu, trenuję bardzo ciężko, cały czas walczę. No i wiadomo, jak człowiek trenuje, walczy, nie jest w stanie tak w 100% poświęcić się właśnie tej sferze, którą zajmuje się mój brat. On ma w tym dużo większą wiedzę ode mnie, dużo lepiej się na tym zna, cały czas też się rozwija. Super mu to idzie, jestem naprawdę zadowolony z jego pracy i to są praktycznie wszystko jego pomysły. Ja jestem z nim na tyle zżyty, na tyle mu ufam, że ma moje pełne poparcie i nie musi mi praktycznie o niczym mówić, po prostu ma jakiś pomysł, jakiś ten. No, często o nich rozmawiamy, ale jakby on to sam wszystko zorganizował, to jest super i często też tak jest. Czasem tak bywa, że nawet ja na samym końcu się o tym wszystkim dowiaduję, że wow, coś super wyszło i że jest super, nie? Rozumiem. No dobrze, to pozwól jeszcze, że zapytam Cię o Twoich kolegów z maty, z klubu Beta Gym. Chciałabym zacząć od Michała Materli. Sporo się mówi w ostatnim czasie o ewentualnym rewanżu Michała z Mamedem Halidowem. Ta pierwsza walka, wszyscy pamiętamy, jak się skończyła. Jak sądzisz, patrząc na to, na jakim etapie kariery w tej chwili jest Michał, na jakim etapie kariery jest Mamed, gdyby doszło do Ja oczywiście rewanżu, zawsze będę obstawiał zwycięstwo jak byś Michała. Jest to obstawiał mój zwycięzcę? serdeczny kolega klubowy i tak jak mówię, za każdym zawodnikiem z naszego klubu jestem całym sercem, więc obstawiałbym tutaj wygraną Michała. Bardzo osobiście chciałbym zobaczyć taką walkę. Mam nadzieję, że to do takiej walki dojdzie. No wiadomo, pierwsza walka jak się skończyła, ale trzeba też mieć świadomość tego, że to jest MMA. Czasem po prostu jeden cios, jedna chwila potrafi odwrócić. No, tak szale, że niestety jest ciężki knockout i przegrywasz walkę, ale Michał do każdej walki jest super przygotowany, do tamtej walki też był super przygotowany, po prostu los tak chciał, że nie mógł tego pokazać i uważam, że jakby doszło do drugiej walki, to na pewno by pokazał i to jego ręka by była zwycięska. Tomasz Narkun, Scott Ascam. Też bardzo popularny ostatnio temat i taki matchmaking fantazy troszeczkę, ale z drugiej strony wszyscy tego chcą. Tomek tego chce, Scott tego chce, fani są zainteresowani. W jakiej Ciężko mi wadze powiedzieć, powinni się ale jak spotkać wszyscy panowie, tego żeby to miało chcą, ręce i nogi, to jak powinno tak sądzisz? być, nie? Jeżeli oni tego chcą, włodarze tego chcą, kibice tego chcą, to fajnie, niech zrobią tą walkę. A jaka waga? Myślę, że powinni się znaleźć gdzieś 90-91 kilo. Tak mi się wydaje, że to było takie racjonalne. Czyli raczej catchweight, a nie na przykład walka o pas półciężkiej, żeby Scott miał możliwość na przykład zdobycia drugiego pasa. Bo rozumiem, że Tomek w dół nie pójdzie. Znaczy, Widziałam go, jak tnie to już wagę. muszą się Bez kija nie dogadywać. Jak się podchodź, więc dogadają, lepiej że chyba nie. walka o pas w 9-3, no to super, niech to zrobią. Ale wydaje mi się, że to najprawdopodobniej, największe prawdopodobieństwo jest, że to właśnie będzie waga około 90-91 kilo i to też takie, takie bardzo racjonalne by było. Co sądzisz na temat Mateusza Rembeckiego? Jak szybko jesteśmy w stanie zobaczyć No to go tak w naprawdę UFC? ciężko Czy mi też jest powiedzieć, to no jeszcze bo nie perspektywa tego wiadomo jak roku? to wszystko z tą pandemią, wszystko się potoczy, no ale no nie ma co tu się oszukiwać, Mateusz Rembecki jest na poziomie UFC, to jest moje zdanie i wydaje mi się, że zdanie wielu, wielu innych zawodników, trenerów i ludzi, którzy mają pojęcie na MMA. Życzę mu, żeby to było jak najszybciej i żeby tam poszedł, żeby wygrywał i naprawdę się realizował, bo jest niesamowitym zawodnikiem. I jego miejsce jest właśnie tam. Ale nie mam pojęcia. I na koniec moje pytanie dotyczące kobiecego MMA. Nie miałam nigdy z tobą okazji o tym porozmawiać. Chciałabym poznać twoje zdanie na temat kobiecego MMA. Czy ty lubisz oglądać walki kobiet w klatce, czy nie lubisz? Jeżeli tak, to Jeżeli chodzi o dlaczego? ulubioną zawodniczkę, to I nie czy masz jakąś mam. swoją ulubioną Jeżeli chodzi o zawodniczkę? walki MMA kobiet, to nieraz widziałem taką walkę, gdzie dwie kobiety więcej krwi, więcej serca i więcej umiejętności zostawiły w klatce niż jeden mężczyzna, więc
dla widowiska sportowego naprawdę takie walki czasem super się ogląda. Kobiety są bardzo zawzięte i to widać, więc z mojej perspektywy fajnie się ogląda takie walki. No i to chyba tyle. Chętnie o to pytam zawodników, dlatego że zdania są zazwyczaj bardzo takie spolaryzowane. Albo ktoś po prostu lubi, docenia, szanuje, albo naprawdę nie cierpi szczerze i woli nie Osobiście oglądać, bo szanuję, jego doceniam zdaniem i dziewczyny po prostu nie respektuję powinny sobie wybór obijać ładnych buziek każdego. i to nie jest Tak sport samo to dla jest kobiet. ich wybór, jeżeli to im sprawia radość w życiu, dlaczego miałoby tego nie robić? Tak. Wojtku, jak często zdarza Sorry, się, bardzo że często, przy choć pierwszym to się kontakcie z tobą codziennie. ludzie mylą sobie No tak, Wojciech z troszkę Janusz mniej, i ale Janusz kiedyś z poszedłem Wojciech? do, nie wiem, na przykład na pocztę wysłać jakiś list, no to pani prosiła nazwisko, ja mówię, że Janusz i to tak kilka razy musiałem jej powtórzyć, bo ona cały czas wręcz była obrażona na mnie, że ja ją oszukuję. Nie? I później już było tak, że nauczyłem się, że zawsze przychodzę i mówię Wojciech Janusz, Janusz nazwisko i tak już się nauczyłem. No tak, pomocne to. Dobrze, Wojtku, czy zechciałbyś powiedzieć kilka słów otuchy dla fanów MMA, którzy w tej chwili są biedni, zziębnięci, brakuje im gal MMA, nie mają czym się emocjonować, po prostu jest taki sezon ogórkowy totalnie w mediach, nie ma się czym interesować, więc może jest jakaś rada Moja twoja rada od jest taka, serca, co można zrobić, aby żeby nie pamiętać zwariować o na tym, tej żeby cały czas być kwarantannie i jakoś jakoś dotrwać jej chociaż troszkę końca? aktywnym, żeby ruszać się w domu i żeby nie zaprzestawać ruchu, nie położyć się na kanapie i tak już nie zostać. A jeżeli chodzi o walki MMA, no to spokojnie, wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. My zawodnicy nawet mamy troszkę gorszą niż fani. Musimy to po prostu wszyscy razem przetrwać, na pewno sobie z tym poradzimy. No i prawda jest też taka, że jeżeli na coś się troszkę dłużej czeka, to potem to lepiej smakuje i jeżeli fani teraz poczekają trochę na jakąś kolejną galę, nie wiem, czy to miesiąc, dwa, to na pewno będzie to gala, którą bardzo długo zapamiętają, bo będą po prostu spragnieni tego. Aj, to jest pięknie powiedziane, naprawdę. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś. Będzie nam bardziej smakować i jak będziemy na to dłużej czekać. Piękne słowa. Wojtku, serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. W takim razie życzę Tobie wesołych świąt, Tobie, Twoim bliskim również. Mam nadzieję, że to będą nasze pierwsze i ostatnie takie dziwaczne święta, które będziemy musieli spędzać gdzieś tam pogrupowani po mieszkaniach, pochowani w ramach kwarantanny. Oczywiście, również No bardzo i mam dziękuję. Życzę głęboką wszystkim nadzieję, że wesołych już świąt, następny wywiad to będzie spokojnych face to zdrowych, face, oby przed jakaś jakąś cała fajną cała galą. sytuacja na świecie jak najszybciej się skończyła. Pozdrawiam, trzymajcie kciuki i do zobaczenia.